Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz, polski kurs Blendera. W systemie cząstek, o którym teraz rozmawiamy w kursie, zajmiemy się dzisiaj fizyką newtonowską. Fizyka newtonowska wzięła swoją nazwę w Blenderze od słynnego uczonego, którego nazwisko brzmi Newton. Zatem przygotowałem krótki wstęp o tym słynnym uczonym. Proponuję zerknąć na Wikipedię i poczytać wszystkie rzeczy, które na jego temat są napisane. Jak widać, był to gość, o którym sporo napisano. Żył dość dawno, bo to był jakiś 1600 któryś tam rok, ale zauważcie, że był to fizyk, matematyk, astronom, filozof i historyk. Pomijmy może te inne ezoteryczne sprawy, natomiast niewiele można powiedzieć o ludziach dzisiejszych, że na przykład ogarnęli przynajmniej dwie dyscypliny naukowe. Oczywiście czasy były wcześniejsze, ale tym bardziej odkrycia Newtona zmieniły całkowicie historię cywilizacji. Zatem zachęcam do przeczytania informacji na jego temat, a jeżeli już patrzycie na Newtona, warto popatrzeć również na zmodyfikowaną fizykę newtonowską, o której jest na samym końcu tego artykułu na Wiki, proszę bardzo. Zmodyfikowana dynamika newtonowska, jeżeli jesteście gotowi, klikacie i okazuje się, że natychmiast wpadamy w tematy związane z ciemną materią, galaktykach i innych rzeczy, których tutaj jest mnóstwo. Zasadniczo jest to ciekawe do poczytania, ale nie na dzisiaj temat, więc tylko zachęcam. To, o czym dzisiaj będziemy mówić, to jest fizyka cząstek. W związku z tym zobaczmy, o co chodzi i jak to działa. Dodam sobie teraz do sceny zwykłego plane'a i ten plane posłuży nam za generator cząstek. Zatem dodaję do tego plane'a system cząstek w znany nam już sposób. I teraz w tym systemie cząstek, jeżeli się dobrze przyjrzymy, to znajdziemy zakładkę o nazwie Physics. Mówiłem w innym tutorialu o tym, co dzieje się w ustawieniach fizyki zaznaczonej jako nie. Znaczy wiadomo, że nic się nie dzieje tak naprawdę, ale są dwa parametry, o których już wspominałem, natomiast dzisiaj omówimy sobie ten wspaniały parametr o nazwie Newtonian. Oczywiście są jeszcze trzy inne rodzaje fizyki, m.in. fizyka kluczowana, fizyka pseudointeligentnych rojów oraz fizyka płynów, o czym powiemy sobie w innym czasie i w innym miejscu. Natomiast dzisiaj mówimy o samej fizyce. I teraz ten system cząstek, który uruchomiłem, wygląda standardowo, więc cząstki wysypują się do góry z prędkością 1 w kierunku normalnym do powierzchni, a następnie grawitacja ściąga je w dół. Zresztą grawitację również, nawiasem mówiąc, zawdzięczamy Newtonowi. Tę grawitację może na początku wyłączę i zobaczymy teraz, jak cząstki sobie radzą. Jak widać, zasuwają do góry w stanie nieważkości ze stałą prędkością. No i teraz tak, te ustawienia, które mamy w panelu z fizyką cząstek, dotyczą zachowania się tych cząstek, no zachowania zgodnego mniej więcej z prawami fizyki. Jest to liczone dość skomplikowanymi równaniami, o których nie będę tutaj mówił, chociaż pokażę kilka, może za chwilę. Natomiast opowiedzmy sobie o tych parametrach. A więc podstawowa rzecz. Mamy na początku taki parametr jak size. Ten size jest tutaj, może zobaczmy, jakby nie działa. Jeżeli podkręcę go do góry lub do dołu, widać, że nic się takiego nie dzieje. Ten size tak naprawdę określa rozmiar obiektu, który jest zastępowany przez cząstkę, wtedy, kiedy cząstki pokazujemy jako obiekty. Natomiast teraz w tym przypadku tego działania tutaj nie zaobserwujemy. Zatem dodam jeszcze jeden obiekt, na przykład, no niech to będzie icosphere. Zwykły icosphere, który ustawię trochę z boku i ten icosphere posłuży mi zaraz za obiekt, który będzie reprezentował cząstki. Aby ustawić taki icosphere jako cząstki, należy wziąć sobie zakładkę render i w tej zakładce po rozwinięciu zamiast metody halo wybrać obiekt. Obiekt i z listy obiektów wybieram sobie icosphere. W tym momencie wszystkie cząstki zastępowane są przez ten mój obiekt. Ten obiekt mogę przerzucić przez klawisz M na inną warstwę, no i w tym momencie moje cząstki to są tak naprawdę icosphery. I teraz właśnie ten parametr random będzie można zobaczyć, w sensie takim, jak on działa. Jeżeli nie random, przepraszam, tylko size. Jeżeli teraz zmniejszę troszeczkę size, ustawię się może na początku animacji, to ten size jest parametrem określającym wielkość cząstki. Mówiliśmy o tym wtedy, kiedy omawiałem te parametry związane z wyborem opcji no. A więc size tutaj i random size to są rzeczy, które powinniśmy już mniej więcej znać. Tak mniej więcej się zachowuje ten parametr random. Natomiast czas teraz na inne rzeczy, które są w tym panelu. A więc pierwsza rzecz, którą warto znać i którą warto rozumieć, to jest parametr taki jak siły. Forces. Pierwsza siła, która może działać na cząstki, to jest Brownian. Brownian jest to symulacja pewnego fizycznego procesu, o którym znowuż przygotowałem sobie troszeczkę na Wikipedii. Jest to temat związany z tak zwanymi ruchami Browna. Ruchy Browna są to chaotyczne ruchy cząstek w płynie lub w cieczy lub w gazie. Nie ma tutaj większej różnicy. Odkryte w 1827 roku przez Szkota. No i tu oczywiście warto sobie poczytać. W polskiej Wikipedii niestety na ten temat zbyt wiele nie ma. Ale rzecz sprowadza się do ruchów chaotycznych,
wywołanych przez mikrozdarzenia właśnie w takim płynie, gazie lub w cieczy. Więcej można znaleźć na angielskiej Wikipedii. Mamy tutaj zaprezentowane nawet wizualizacje tego procesu. Nawiasem mówiąc, można je łatwo zrobić również w blenderze. Mamy tutaj sporą cząstkę, której rozmiary przewyższają znacznie rozmiary otaczających cząstek. No i te cząstki to jest na przykład płyn albo gaz właśnie. W ten sposób mógłby się zachowywać na przykład pyłek kurzu w powietrzu, ale taki pyłek kurzu nie takiego, który widać w promieniu światła, tylko pyłek na przykład dymu. Jeżeli paliliście kiedyś opony w jakichś protestach społecznych, to ten dym, który się unosił, to były najczęściej cząstki sadzy. Cząstki sadzy zawieszone w powietrzu zachowują się właśnie w taki sposób. Podróżują sobie losowo, wybierając kierunek, ponieważ są popychane poprzez cząstki, które je otaczają. Tutaj mamy jeszcze inną trajektorię takiej cząstki. Jak widać, ładnie narysowaną. No i mamy tutaj w związku z ruchami Browna całkiem fajny artykuł, bardzo ładnie opisany. Są także jakieś fajne teorie, które tłumaczą, jak widać, 1905 rok, publikacja Einsteina dotycząca tego typu zdarzeń. Mamy parę ładnych, ciekawych wzorków, jakieś wykresy, więc każdy, kto lubi choć odrobinę naukę, powinien być już nieźle zakręcony. A to są przecież tylko ruchy Browna. Proszę zobaczyć, jakie wspaniałe równania. Moim zdaniem wypas i bardzo polecam. Teraz wracamy do blendera. I teraz, gdybym chciał te ruchy Browna uruchomić, to może na początku zmniejszę troszeczkę ruchy cząstek i następnie podbijemy sobie te ruchy Browna. Oczywiście cząstki teraz wystartujemy od początku, proszę zobaczyć, co się zaczyna dziać. Cząstki teraz zachowują się troszkę chaotycznie. Widać, że ich trajektorie nie są już takie stabilne jak na samym początku. Jeżeli Browna ustawię na 0, wtedy widać, że lecą idealnie prosto, nic się tutaj nie dzieje. Jeżeli ustawię tu wartość 1, ich ruchy zaczynają się robić takie chwiejne, chybotliwe. I to najlepiej widać wtedy, kiedy wyłączy się tą składową normalną. Jeżeli ustawię prędkość na wektorze normalnym na 0, w tym momencie cząstki będą się pojawiały w jednym miejscu, będą nieruchome. Jedyna siła, która je będzie wtedy napędzać, to będą te chaotyczne ruchy Browna. Proszę zobaczyć, one teraz się zaczynają rozpływać. Jeżeli zwiększę teraz czas życia cząstek, no weźmy sobie tutaj, wpiszmy na przykład 500, ponieważ tyle czasu domyślnie trwa moja animacja, tutaj mam parametr 500, no to teraz te cząstki będą dłużej żyły i będzie można obserwować, co takiego robią. Jak widać, pięknie się rozlatują na wszystkie strony i nie jest to dokładnie to samo, co dotyczyłoby ruchów chaotycznych. Ruchy chaotyczne ustawione przez początkową prędkość za pomocą parametru random, tą, którą mam tutaj, to jest coś zupełnie innego. W tym momencie cząstki mają własny napęd. Każda z nich ma tak jakby własny silniczek, który każe jej podróżować w losowo wybranych kierunkach. Natomiast jeżeli ustawię sobie parametr random na taką samą wartość jak parametr Brownian, otrzymam zupełnie inny rodzaj symulacji. Możemy to łatwo sprawdzić, jeżeli tu wstawię 0, a w parametrze random wstawię 1. Cząstki tutaj rozpadają się na wszystkie strony podobnie, ale proszę zauważyć, że ich trajektorie są zupełnie prostoliniowe. Mam nadzieję, że to widać. Na wszelki wypadek przygotowałem jeszcze jedną symulację, w której mam dwa pudełka. Każde jest z dziurką i w jednym pudełku cząstki są symulowane za pomocą losowych ruchów nadanych na początku, a w drugim przypadku za pomocą ruchów Browna. Mam nadzieję, że ta różnica będzie widoczna bardzo szybko. Proszę zobaczyć, jak to teraz wygląda. Ruchy chaotyczne oczywiście są w obu przypadkach dostrzegane przez nasze oko, ale w przypadku ruchów Browna przede wszystkim cząstki poruszają się wolniej, no a po drugie zmieniają swoją prędkość, zmieniają kierunek. Tak to wygląda. Możemy sobie popatrzeć przez chwilkę na to. Dziurkę zostawiłem po to, aby pokazać, że z każdego pojemnika, w którym gaz jest uwięziony i porusza się chaotycznie, mogą takie cząstki po prostu losowo wylecieć. To są takie zwykłe pojemniczki, o, tak wyglądają. Nic nadzwyczajnego w sumie. No ale gaz jest uwięziony w środku i widać, że powolutku przez te dziurki wylatuje. Jest nawet gdzieś na Wikipedii opisany specjalny parametr, określany czasem znalezienia tej dziurki w przypadku poruszającego się losowo gazu w środku. Mamy teraz animację wystartowaną od początku, no więc tak wyglądają ruchy Browna. Ruchy Browna można wykorzystać do wielu różnych ciekawych animacji, związanych na przykład z taką symulacją roju. Jeżeli na przykład tego plane'a pomniejsza, będzie się wydawało, że cząstki wylatują z jednego miejsca, no teraz się wylewają tak jakby strumieniowo. Jednakże, jeżeli ustawię sobie generowanie tych cząstek na jeden, powiedzmy sobie, moment, to w przypadku losowych prędkości następuje coś w rodzaju eksplozji. W przypadku ruchów Browna, gdybym chciał to pokazać, weźmy sobie tutaj może drugą klatkę, czy jakiś fragment klatki. W przypadku ruchów Browna, jeżeli ustawię sobie wartość tych ruchów na przykład na 2, będę miał efekt takiego rozpływania się, czy też rozlatywania się roju pszczół, rozbiegania się roju mrówek itd. Oczywiście można to wykorzystać do własnych niecnych celów, robiąc jakieś fajne symulacje biegających karaluchów na przykład po stole.
Ok, więc to jest parametr związany z ruchami Browna. Ustawię go teraz na 0. I teraz mamy dwa następne parametry, które przyznam, że są dość tajemnicze. Pierwszy z nich to jest drag, drugi to jest dump. Jeden i drugi parametr służy do tłumienia ruchu cząstek. Aby pokazać, jak to działa, wstawię może nowego plane'a i dla tego nowego plane'a utworzę nowy system cząstek, który, jak widać, działa całkowicie domyślnie. Wyłączę teraz dla tego systemu grawitację, tak by nam nie przeszkadzała. Będzie można obserwować, że cząstki zasuwają teraz spokojnie ruchem jednostajnym. Dobrze. Teraz, jeżeli zmniejszę tego plane'a prawie do zera, tak aby cząstki wylatywały sobie po prostu z jakiegoś tam miejsca, no one teraz też są akurat w tą stronę, dziwnie, to wyłączę może jeszcze zmienną normalną i ustawię sobie random na przykład na 5. Cząstki teraz rozpadają się losowo, mam nadzieję, że to widać. Możemy zwiększyć rozmiar wyświetlanych cząstek za pomocą panelu Display i Draw Size. W tym momencie one będą większe, są teraz pokazywane jako takie czarne prostokąty. Nie wiem co lepsze, więc może zostaniemy przy rozmiarze 5. Są po prostu trochę większymi punktami teraz. No i teraz tak, jeżeli ustawię sobie ten parametr na przykład dump na wartość 1, to w tym momencie mam niesamowicie silne tłumienie ruchu. Proszę zobaczyć, cząstki nagle przestały się rozlatywać. Jeżeli ustawię sobie większą prędkość, na przykład w parametrze random, na przykład na 15, to początkowa prędkość tych cząstek wynosi 15, one są w stanie przelecieć dłuższą drogę, a następnie są hamowane przez ten parametr dump. Dump jest to po prostu tłumienie, a więc ruch jest tłumiony niezależnie od tego, co dana cząstka robi. Jest to tłumienie zupełnie niefizyczne. Jeżeli ustawię tłumienie na 0,5, cząstki będą w stanie przelecieć większą trajektorię, ale tak czy inaczej później po dłuższym czasie i tak są wyhamowane do zera, a później niestety znikają, ponieważ ich czas życia jest dość krótki. Ustawmy sobie 500 i popatrzmy jeszcze raz. Cząstki sobie będą po prostu spokojnie stały, dlatego że nic ich nie napędza. Oczywiście w przypadku ruchów Browna to tłumienie nie będzie miało nad nimi takiej władzy i nie będzie ich zatrzymywało. W związku z tym cząstki będą się poruszać losowo. Pokażę to może, aby można było szybko jeszcze raz zobaczyć, na czym polegają ruchy Browna. Proszę bardzo. W tym momencie ruchy Browna rozpropagowują cząstki losowo, zgodnie z tym random, ale potem nie powodują zatrzymania tych cząstek. Może to jest za dużo, dam trochę mniej. I teraz jak widać, wyłączyłem dumping, to też w zasadzie należałoby włączyć. Proszę zobaczyć, teraz cząstki wykonują takie delikatne drgania. Należało jednak zwiększyć troszeczkę ten brown i teraz proszę zobaczyć, one jakoś tam się trzęsą, jakoś się poruszają. Jest to trochę inna sytuacja niż wtedy. Jeżeli zwiększyłbym ten ruch browna do 15 na przykład, to te ruchy będą już na tyle niespokojne, że wyraźnie będzie widać drgania. No i po odpowiedniej wielkości, jeżeli ustawię tu jeszcze większą prędkość, te cząstki zaczną migrować. Będą się po prostu gdzieś tam przesuwać. Ustawmy od razu 55, żeby się nie czaić. Proszę zobaczyć, jak teraz zachowują się cząstki. Jest bardzo silne tłumienie i mimo takiego silnego tłumienia cząstki nadal są w stanie odsunąć się od miejsca, w którym się zatrzymać powinny były. Okej, ale to jest cały czas to silne tłumienie. Jeżeli troszeczkę pomniejsze cząstki będą miały jeszcze większą swobodę, będą się w stanie rozlecieć gdzieś tam bardziej. Okej, tak czy inaczej zostaną później powstrzymane częściowo przez to tłumiące pole i będą mniej więcej w jednym miejscu. Teraz następny parametr, czy raczej ten poprzedni, to jest drag. Ten parametr jest trochę bardziej tajemniczy. Jest to coś takiego, co uwzględnia opór powietrza. I żeby dobrze zrozumieć, jak ten parametr działa, należałoby spowodować, żeby te cząstki miały różny rozmiar. W związku z tym dumping na razie wyłączę. Random ustawię gdzieś tak na 4, może na 5. Normal jest na 0, więc nasz system cząstek jest uspokojony. Brown ustawię na 0. System cząstek zachowuje się teraz w normalny sposób, czyli o tak. Jeżeli teraz ustawię sobie drag na 1, to zaobserwujemy, że te cząstki będą delikatnie tłumione. Widać, że ich prędkość tutaj maleje, z tym, że może ten random ustawię na 1, będzie to widać trochę lepiej. Proszę zobaczyć, teraz prędkość cząstek wydaje się maleć. Tak szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy to rzeczywiście ma miejsce, ale wydaje mi się, że tak rzeczywiście jest. Popatrzmy jeszcze przez chwilę. Wyraźnie widać, że te cząstki, które są bliżej środka, w pewnym stopniu doganiają te, które są dalej, chociaż, no nie wiem, to jest słabo tutaj pokazane. Więc zróbmy coś takiego. Dodam obiekt taki jak na przykład cylinder. Ten cylinder będzie służył za obiekt, którym będą moje cząstki. Ustawię, aby ten cylinder był na zakładce render reprezentowany przez cząstki. Może nie icosphere, tylko właśnie weźmy sobie cylinder. Teraz cząstki są malutkimi cylindrami. Tak się zachowują. A, może dziwnie wyglądają, bo ten cylinder się dziwnie kręci. Możemy włączyć także sobie rotację dynamiczną. No i teraz tak. Aby można było pokazać, jak to się zachowuje, możemy
wyłączyć ten drag. I teraz wybejkujemy sobie całą animację, a więc wezmę sobie bake, free bake, damy sobie cache step na 1 i jeszcze raz bake. Mam nadzieję, że teraz będzie widać. Zwiększę troszeczkę rozmiar cząstek. No niestety muszę znowu zwolnić bake, aby to zrobić. Rozmiar ma tutaj znaczenie. Może no, takie będą ok. I teraz jeszcze raz bake. Popatrzymy teraz, co się dzieje. Jak widać, cząstki bez żadnego tłumienia spokojnie się rozpływają we wszystkich kierunkach. Nic się tutaj z nimi złego nie dzieje. Rotacja jest zależna od kierunku, w którym lecą, dlatego mamy w różny sposób ustawione te eleganckie walce. Teraz jeżeli włączę w takim modelu moje tłumienie za pomocą drag, sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej. Jeszcze muszę wybejkować. Zaraz zobaczymy, czy będę musiał dodać pole siłowe, czy też nie. Proszę zobaczyć, czy teraz wydaje się, że te cząstki pokonują jakby troszkę mniejszą drogę. Jestem już przy 200 klatce, a widać, że one są wyraźnie gęściej ze sobą umieszczone tutaj. I to jest już jedna z rzeczy, która powinna nam dać do myślenia. Aby to jeszcze lepiej można było pokazać, ustawimy sobie te cząstki wszystkie w jednym kierunku za pomocą normal. Z tym, że teraz będę potrzebował pewnie rozciągnąć troszeczkę tego mojego plane'a. W ten sposób, niech one lecą na przykład w bok, nie mamy tu grawitacji, więc nie powinno być problemu. I teraz zrobimy sobie jeszcze raz bake'a, pach. Teraz cząstki lecą w ten sposób. Oczywiście mam teraz cały czas tutaj włączony drag. Widać, że te cząstki są blisko siebie, no i po prostu myślę, że łatwo będzie porównać, jak one się zachowują. Jeżeli teraz wyłączę sobie bake'a i jeszcze raz włączę, znaczy ustawię ten parametr drag na 0 i wybejkuję całość dla pewności, aby mieć dobre zachowania, to cząstki zachowują się, no, jak widać, dokładnie tak samo. Być może tutaj potrzebuję troszeczkę większej prędkości, a być może jeszcze jakiś parametr wypadałoby zmienić. Ten parametr to może być zależność od wielkości. Aby to dobrze pokazać, dodam teraz pole siłowe, które na te cząstki będzie dmuchać. Zwykłe pole siłowe, które jest wiatrem. Jednocześnie ustawię sobie rozmiar cząstek na zupełnie losowy, a więc będą to cząstki i większe, i mniejsze. O, niech to będzie na przykład wielkość 0,5 tego eleganckiego walca. No i teraz trzeba dodać pole siłowe. Dodanie pola siłowego jest bardzo proste. Wystarczy w menu dodawania wybrać sobie pole siłowe i my sobie wybierzemy pole, które nazywa się wiatr. Wiatr jest wstawiany jako obiekt typu empty z takimi prostymi kółeczkami. Te kółeczka oznaczają siłę pola, natomiast zwrot tego obiektu empty oznacza kierunek pola. Jeżeli teraz skieruję na te moje cząstki wiatr i wybejkuję oczywiście zachowanie całego systemu, to powinniśmy zobaczyć, że cząstki, mimo tego, że normal ustawiłem na 0, czyli nic ich nie napędza, będą się przesuwały. A więc robię bake'a. Jak teraz widać, cząstki zaczynają się przesuwać i to przyspieszają, a więc ten ich ruch jest coraz szybszy. Być może ich rozmiar jest zbyt duży, więc go troszeczkę zmienię, żeby było trochę lepiej widać. I teraz patrzymy jeszcze raz bake. Za chwilkę będziemy mogli zobaczyć, co się dzieje z tymi cząstkami. Proszę zobaczyć, że mniejsze cząstki i w ogóle następuje takie rozciągnięcie jakby całej tej trajektorii, a cząstki później, tam gdzie pole jest już dość słabe, zachowują się tak, że poruszają się ruchem jednostajnym. No i teraz tak, ustawimy sobie teraz parametr drag dla tej sytuacji i będziemy obserwowali, jak to się teraz zachowa. A więc uruchamiam całość i proszę zobaczyć, nic szczególnego się tak naprawdę nie dzieje, mamy to samo rozciągnięcie się. Ale ten drag jest mimo wszystko tutaj uwzględniany, z tym, że nie mamy jeszcze jednej opcji włączonej. Jeżeli włączę sobie opcję taką jak Multiply Mass with Size, to w tym momencie możemy zaobserwować działanie tego pola siłowego trochę silniej niż w przypadku takiego zwykłego dmuchania na cząstki i wtedy cząstki zaczną się zachowywać jeszcze inaczej. A więc wezmę sobie teraz coś takiego. Proszę zobaczyć, co teraz się tutaj dzieje. To pole wydaje się zbyt silne, niestety. Mimo tego, że mam tutaj drag, więc będzie trzeba je troszeczkę osłabić. Weźmy sobie może coś takiego jak stretch 1, flow 1. Dam flow na 1 i ustawimy sobie minimum i maksimum na przykład na dwie jednostki blendera. I to pole zbliża troszeczkę do mojego plane'a. Zobaczymy, jak teraz się będzie układ zachowywał. Chcę uzyskać pewne szczególne działanie. Nie mam tego za bardzo przygotowanego wcześniej, więc teraz niestety trzeba z tym chwilę powalczyć. Weźmy sobie jeszcze raz bake. I patrzymy, co teraz się dzieje. Proszę zobaczyć, teraz to wygląda dużo lepiej. Jak widać, małe cząstki zasuwają szybciej, większe cząstki zasuwają wolniej, przesuwają się wolniej. To dlatego, że działa tutaj coś takiego jak parcie na te cząstki, pewna siła, która pochodzi no, z niczego innego jak z tego pola siłowego. Ale jest także uwzględniane tutaj coś takiego jak
opór powietrza. I ten opór powietrza jest określany czy też włączany przez to mnożenie masy przez size i dodatkowo mamy jeszcze parametr drag. Proszę zobaczyć, co będzie, jeżeli na przykład wyłączę to multiply mass with size. Jeśli teraz puścimy całość, widać, że drag już działa, ponieważ się wszystko ładnie wybiegowało i wobec tego pola siłowego przyspieszanie jest bardzo, bardzo powolne. Cząstki poruszają się tak jak w gęstej zupie, jak w jakiejś cieczy czy w czymś podobnym. Jeżeli wyłączę parametr drag i uruchomię całą symulację od nowa, no to niestety jedziemy na starym bejku, więc muszę teraz znowu całość wybejkować. Zobaczymy, czy to zadziała. O, niestety nie działa. Musimy zmienić chyba ilość cząstek, aby można było zaobserwować różnicę. Weźmy sobie, dodajmy jedną. Bejk teraz powinien się policzyć od nowa. No niestety, jak widać, nie za bardzo to pole siłowe działa. No i trudno. To niestety jest często spotykany objaw. Nieraz jest po prostu tak, że te pola siłowe wymagają jakiegoś innego podejścia, innego zachowania, innego bejkowania czy coś, nie wiem. Teraz ruszyłem troszeczkę to pole siłowe, zmieniły się ustawienia systemu i teraz widać, że cząstki poruszają się już troszeczkę szybciej. Troszkę to pole przybliżyłem w ogóle, dlatego ono częściowo na tego plane'a działa. Nadaje pewną niewielką prędkość początkową, która później już jest stała, ponieważ nic na cząstki nie działa. W momencie, kiedy jest włączony drag, to zachowanie jest zupełnie inne, ponieważ dochodzą zupełnie nowe opory. No i teraz sytuacja wygląda tak. Właśnie to pole może przesuńmy w sam środek tego układu. Zobaczymy, jak teraz to się zachowuje. Oczywiście nic się nie zmieniło. Weźmy jeszcze raz bake. Jak widać, teraz następuje przyspieszanie tych cząstek, ponieważ one znajdują się w obszarze działania pola, a ich ruch później jest już jednostajny. Jednocześnie widać także, że te cząstki przyspieszają nierównomiernie. To znaczy, pewne cząstki przyspieszają bardziej niż inne. I to jest znowuż efekt tego pola drag. Jak widać, tu następuje rozciąganie tych cząstek i już widać, że większość mniejszych cząstek wyprzedza te większe cząstki. To dlatego, że drag działa na nie silniej. Okay? Jest tutaj coś takiego jak opór powietrza, taki niewidzialny. Mniejsze cząstki doznają mniejszego oporu, w związku z tym zaczynają przyspieszać szybciej i w efekcie, później, gdy pole siłowe już nie działa w tym obszarze, ich większa prędkość powoduje, że zaczynają wyprzedzać cały ten łańcuch. Dlatego mniejsze cząstki w tym momencie przesuwają się szybciej niż te większe. Ten efekt może być jeszcze silniejszy, jeżeli zwiększę dodatkowo oddziaływanie tego efektu drag za pomocą multiply mass with size. Teraz większa cząstka ma większą masę, w związku z tym ma również większą bezwładność, a więc większą ma niechęć do zmiany swojego stanu, czyli wolniej przyspiesza, jest trudniej ją rozpędzić, trudniej także jest ją zatrzymać. W tym momencie widać, że już jest ewidentna różnica związana z tym, że malutkie cząstki mają malutką bezwładność, szybko przyspieszają, a duże cząstki mają dużą bezwładność, przyspieszają wolniej. Jest to znowuż bardzo przyjemny, ciekawy efekt. No, związany właśnie z tym, że cząstki małe poruszają się szybciej. No i to jest właśnie ten parametr drag oraz dump. To, co nam jeszcze zostało, powiedziałem już o tym mass tutaj, a więc jest to masa cząstki. Można tą masę określić na większą, na mniejszą, wtedy cząstki będą mniej lub bardziej chętnie reagować na pole siłowe. Proszę zobaczyć, teraz jest jeszcze większa separacja maluchów od tych dużych. Okay, jeżeli masę zmniejszę prawie do zera, w tym momencie wszystkie cząstki zasuwają jak szalone, ponieważ pole je bardzo łatwo może rozpędzić. No więc to jest masa, natomiast został nam jeszcze parametr taki jak integration. Integration jest to pole rozwijane, w którym mamy cztery możliwości wyboru. I tak naprawdę to integration to jest pewna funkcja matematyczna, która określa zachowanie się cząstek w różnego rodzaju przypadkach. Przygotowałem taką prostą symulację, w której możemy porównać, jak zachowują się cząstki w różnych modelach związanych z tym integration. A więc mamy tutaj system cząstek, który jest symulowany poprzez obliczenia związane z integracją Eulera. To jest taki najprostszy przypadek. Jest to taki system obliczeń, w którym cząstki liczone są w sposób przybliżony i na skutek tego, jeżeli się będą odbijać od jakiejś przeszkody, to ich energia nie będzie zachowana, ich energia będzie rosła. Zaraz to zaobserwujemy. Natomiast istnieje także inny system cząstek, który oblicza położenia cząstek metodą Verletta. Jest to metoda, która z kolei ma pewne niedobory energii. Cząstki odbijając się od przeszkody będą energię traciły, mimo tego, że tutaj nie ma ustawionego żadnego tłumienia. Proszę zobaczyć, ten plane, który tutaj jest, to jest plane, który ma włączony parametr collision i tutaj nie ma żadnego tłumienia w tym collision. Faktor jest 0, a więc żadna energia cząstek nie jest tracona. Mimo to te cząstki będą za chwilę traciły energię.
Domyślne ustawienie to jest midpoint, czyli taka wartość średnia, która jest podobna troszeczkę do tego modelu Eulera, ale lepiej zachowuje energię. Natomiast najbardziej precyzyjną i najbardziej taką sensowną metodą, tylko że niestety ona się liczy dość długo, to jest metoda Runge-Kutta, która ma tutaj pewną taką dość skomplikowaną matematykę. Jest to czteroczłonowa czy też czwartorzędowa metoda z czterema poprawkami do równań różniczkowych. Są prowadzone obliczenia, w związku z tym, że nie będę na Wikipedii pokazywał, jak to wygląda, można sobie samemu znaleźć metodę Runge-Kutta, która jest tutaj obliczana dla cząstek, no i popatrzeć, jak to działa. Oczywiście te dwie metody w tym prostym przypadku, kiedy cząstki spadają na plane'a i odbijają się od niego, obie te metody działają identycznie. Gdzieś tam miałem jakiś taki pomysł, jak pokazać tę różnicę, ale teraz nie wiem, czy to będzie widać, więc po prostu uruchomię tę animację i zobaczymy, jak one się zachowują, porównamy sobie te wszystkie cztery metody. Proszę zobaczyć, cząstki spadają i jak widać w środku Eulera, cząstki zaczynają odbijać się i lecą coraz wyżej. W przypadku całkowania metodą Verletta, czy też obliczania metodą Verletta położeń cząstek, energia jest tracona i cząstki odbijają się coraz słabiej. Natomiast midpoint, czyli domyślne ustawienie oraz RK4, ten dokładniejszy sposób obliczeń, zachowują prawidłowo energię, przynajmniej w tym prostym przypadku. I teraz zasada jest taka, jeżeli używamy systemu cząstek w jakichś skomplikowanych obliczeniach, należy wypróbować wszystkie te cztery metody. Jeżeli cząstki poruszają się gdzieś zbyt wolno, warto stosować metodę Eulera, ponieważ wtedy będzie do cząstek dodawana pewna dodatkowa nadmiarowa energia, która może spowodować, że będą się lepiej zachowywały w takich przypadkach, kiedy jest jakieś tłumienie na przykład, którego nie chcemy. Jeżeli cząstki zachowują się zbyt agresywnie i wylatują z naszego systemu, warto stosować metodę Verletta, która będzie powodowała, że cząstki będą dodatkowo jeszcze jakoś tam tłumione i hamowane. Tu nie ma żadnego pola tłumiącego. Natomiast domyślne zachowanie jest takie, które zachowuje energię, no i to jest ten midpoint. Midpoint działa tutaj w ten sposób, że po prostu energia jest zachowywana, dlatego cząstki odbijając się od jakiegoś plane'a lecą dokładnie w to samo miejsce. Jeżeli będziemy stosowali tłumienie, to wtedy ta metoda midpoint może nie wystarczyć. Tłumienie, mówiąc, mam na myśli tutaj te wszystkie ustawienia związane z fizyką cząstek, takie jak drag lub dump. Jeżeli będziemy stosowali tego typu tłumienie, wtedy lepsza może się okazać metoda RK4, ponieważ ona liczy dokładniej położenia i przyspieszenia i prędkości cząstek, nawet wtedy, kiedy ich przyspieszenia nie są liniowe. Wtedy, kiedy są zmienne, a więc wtedy, kiedy właśnie dochodzi do tłumienia. Dlatego RK4 to jest metoda najdokładniejsza dotycząca obliczeń. Natomiast tu jeszcze jest jeden parametr, który warto znać, przynajmniej wiedzieć, do czego on jest. Jeżeli zwolnię Bake'a, to w tym momencie widzimy, że jest tutaj jeszcze coś takiego jak time step oraz subframe. I teraz te dwa parametry biorą się z pewnego dodatku, który został zaproponowany w wersji Blendera. To był build chyba 2000 któryś. Mam tutaj nawet stronę otwartą z tym dodatkiem. Mamy tutaj pewne takie informacje o patchach, które zostały dodane i jest tu napisane przez jakiegoś Jenny Karhu, nie wiem jak to wymówić, że ten dodatek, który jest związany z tymi dwoma parametrami, związany jest ze zwiększeniem prędkości obliczeń. I teraz ten subframes oraz ten checkbox tutaj, którego teraz nie mogę włączyć, był dodany po to, aby można było pomiędzy poszczególnymi krokami, czyli pomiędzy poszczególnymi klatkami, tymi ustawionymi na osi czasu, przeprowadzić pewne dodatkowe obliczenia. Warto też zwrócić uwagę na to, że timestep jest ustawiony tutaj na 400, a więc są to 400 sekundy i jedna klatka powinna mniej więcej tyle czasu trwać. Jednak jest tak, jest inaczej. Jeżeli spojrzymy teraz na ustawienia tego, co mamy domyślnie w Blenderze, to widzimy, że są tutaj ustawione 24 klatki na sekundę. To jest typowy frame rate domyślny, a więc w ciągu sekundy mamy przesunięcie na osi czasu tylko o 24 klatki. Jeżeli podzielicie sobie 1 przez 24, to nie wyjdzie liczba 0,04. Aby ustawić właściwy time step, nasza animacja, czy też żeby time step był zgodny rzeczywiście z tą wartością naszej animacji, należałoby ustawić sobie dokładnie 25 klatek, ponieważ 25 dzielące 1 sekundę to jest krok czasowy właśnie równy 0,04. I teraz, jeżeli taki krok czasowy jest zachowany, no to mamy tutaj pełną zgodność z czasem trwania pojedynczej klatki i system cząstek działa tak, jak działa. Możemy także ten krok czasowy zmienić. Jeżeli ten krok czasowy zmniejszę, w tym momencie moje cząstki będą poruszały się wolniej w stosunku do upływu klatek, ponieważ krok czasowy jest dla nich mniejszy. Jeżeli z kolei krok czasowy zwiększę, na przykład do 1/10, to w tym momencie w ciągu jednej klatki upływa 1/10 czasu. W związku z tym cząstki poruszają się o wiele szybciej. I nie ma to w ogóle wpływu, czy też nie ma to w ogóle związku z tym, jakie ustawię im początkowe prędkości.
Można w związku z tym, sterując krokiem czasowym, uzyskać różne prędkości cząstek nawet wtedy, kiedy te cząstki mają początkową prędkość identyczną. Oba te systemy tutaj mają normal ustawiony na 1, w związku z tym powinny poruszać się z taką samą prędkością, a jednak tego nie obserwujemy. Jeżeli podniosę je trochę wyżej i puścimy animację od samego początku, no musiałem tutaj zwolnić Bake'a dla tego systemu, więc to zrobię, to w tym momencie będziemy widzieli, że oba te systemy poruszają się z różnymi prędkościami. Okay? Zawdzięczamy to oczywiście zmianie kroku czasowego. I teraz ten krok czasowy jest oczywiście inny, ale mamy także możliwość w przypadku, gdy cząstki zachowują się w jakiś niepewny, chaotyczny sposób lub też nieprzewidywalnie, gdzieś wystrzeliwują, uciekają z systemu, co będzie często widoczne na przykład dla symulacji cieczy, to wtedy możemy zwiększyć ilość kroków, która jest liczona pomiędzy klatkami. I teraz jeżeli mam tutaj subframe na 0, w tym momencie pomiędzy klatkami nie są liczone żadne dodatkowe kroki, ewentualnie są liczone automatycznie, tego nie jestem pewien teraz. Natomiast jeżeli zwiększę ilość kroków pomiędzy poszczególnymi, pojedynczymi dwiema klatkami, to wtedy cały system cząstek jest liczony dokładniej. Teraz tego nie pokażę, ponieważ te ustawienia dotyczą tak naprawdę zachowania cieczy, a więc musimy mieć zupełnie inny rodzaj fizyki, w którym jest o wiele więcej parametrów. Tak czy inaczej, jeżeli kiedyś będziemy pracowali z cieczą, a niedługo myślę, że już o tym tutorial zrobię, to w tym momencie te ustawienie subframe będzie pozwalało nam zwiększyć stabilność całego układu cieczy i będzie to powodować, że układ cieczy nie będzie na przykład eksplodował, cząstki nie będą nagle się rozlatywały w losowo wybranych kierunkach. Warto o tym parametrze pamiętać. Wracając do ustawień fizyki, aby już zakończyć, mamy także możliwość określenia, że cząstki będą odbijały się od przeszkód, uwzględniając swój rozmiar, ewentualnie będą umierać podczas zderzenia z jakimś obiektem. Aby to pokazać, zresetuję scenę, dodamy sobie prosty bardzo generator cząstek, którym będzie zwykły plane i ten plane załóżmy, że będzie cząstki nam sypał na jakąś prostą powierzchnię. A więc zatem mam tutaj dwa plane. Pierwszy z nich będzie miał generator cząstek, domyślne, te cząstki sypią się w taki sposób, natomiast do drugiego plane'a dodam strefę kolizji określoną w parametrze czy też w panelu z fizyką. Włączam panel z fizyką, ustawiam collision i zostawiam bez zmian. W tym momencie te cząstki się sypią, odbijają się i elegancko nikną. Ustawię jeszcze czas życia na dłuższy, dajemy tutaj z 500 klatek. No i teraz można będzie obserwować eleganckie skakanie tych cząstek, przelewanie się i tak dalej. Jak widać, nie następuje tutaj strata energii, ponieważ przy odbijaniu się cząstki wzlatują na taką samą wysokość. Oczywiście nie o tym teraz chcę mówić, bo to jest oczywiście parametr dotyczący strefy kolizji. Gdybym ustawił tu jakiś dumping czy coś, to wtedy cząstki odbijałyby się niżej. Natomiast chcę powiedzieć o tym, jak one się odbijają od tego plane'a. Można zauważyć, że wtedy, kiedy używamy jakichś obiektów, na przykład nie circuit, tylko kulki, do reprezentowania cząstek, to te obiekty, którymi są cząstki, nie zawsze odbijają się precyzyjnie. Trzeba się tu pogodzić z pewnym przybliżeniem zachowania się cząstek i ten parametr taki jak size deflect może posłużyć do zwiększenia precyzji tego, co obserwujemy. Jeżeli ustawię sobie w systemie cząstek, aby te cząstki były reprezentowane przez obiekt, szukam tutaj zakładki render, o tu, weźmy sobie sphere, troszeczkę większy, to teraz widać, że te cząstki odbijają się od plane'a, przebijając go. Tutaj jest ten mój plane i widać, że następuje przeniknięcie przez powierzchnię plane'a. Oczywiście wiemy, że kulki w ten sposób się tak nie odbijają, więc jeżeli nasz system cząstek jest bardzo niewielki, to nie ma to większego znaczenia, ponieważ w tym momencie każdy będzie myślał, że to jest po prostu jakaś drobna niedokładność. Nikt na to nie zwróci uwagi. Jednak wtedy, kiedy cząstki są większe, zaczyna być to problem. No i w związku z tym istnieje taki parametr właśnie jak size deflect. Proszę zobaczyć, że teraz, kiedy cząstki są większe, odbijają się tak naprawdę od swojego środka. Taka kulka przebija plane'a, nawet wchodzi trochę poniżej niego, niestety. No i ten ruch jest tutaj jakoś tak zrobiony, że one po prostu przenikają, odbijając się tak miękko. Jeżeli teraz zatrzymam tą animację na samym początku i włączę ten parametr size deflect, w tym momencie cząstki odbijają się prawie tak, jak powinny. Czyli nie obserwujemy już tutaj takiego silnego przenikania tego plane'a. Zależnie od tego, jaki mają rozmiar, tak się będą odbijały. Jeżeli ustawimy sobie rozmiar cząstek na losowy, czyli wezmę sobie tutaj jeszcze parametr random, także cząstki będą również malutkie, to sprawa nie będzie już taka prosta, ponieważ będzie można zobaczyć gdzieś tam jakieś drobne artefakty. Proszę zobaczyć, że teraz cofam, widać na cofnięciu, a to już jest błąd samego rysowania systemu cząstek, ponieważ tutaj ten cache nie jest wybejkowany tak, jak powinien być, to jest co dziesiąta klatka, więc tutaj na przykład w tym momencie widać dobrze. Proszę zobaczyć, że w tym momencie cząstki nie odbijają się dokładnie tak, jak powinny.
No, może to jest zbyt szybki ruch, aby można było go tutaj zaobserwować. Spróbujmy zatem dodać jakieś minimalne tłumienie, aby można było popatrzeć, co się będzie działo. Może nie to, ale jakiś taki bardzo, bardzo malutki dumping. Może jeszcze trochę większy i sprawdzimy, co się będzie działo, jeżeli to tłumienie dodamy. No, tutaj mimo wszystko nadal jest to takie dosyć niezbyt czytelne. Jeszcze raz. Trudno powiedzieć przy tak szybkim ruchu, czy to rzeczywiście następuje, w związku z tym pozwolę sobie wyłączyć grawitację w ogóle. Ona zbyt mocno te cząstki przyspiesza. Skierujemy teraz te cząstki wprost na tego plane'a i będziemy obserwowali, jak teraz się będą odbijały. A więc popatrzmy, jak to będzie wyglądało teraz. Teraz powinno być to dużo lepiej widoczne. Proszę zobaczyć, że teraz te odbicia zachodzą w ten sposób, że rzeczywiście można powiedzieć, że cząstki odbijają się tak, jak powinny. No więc jest to parametr, który warto znać, ale nie zawsze tak będzie. Są takie przypadki, które obserwowałem, że mimo włączenia tej opcji, cząstki przenikały przez plane albo odbijały się tuż ponad nim. Może mieć to związek na przykład z precyzją Bakea, czy też z cache'em cząstek, które należałoby wtedy odświeżyć, aby to porządnie działało. Mamy także jeszcze jeden parametr, taki jak die on hit, czyli umrzyj podczas uderzenia. Sprawdźmy, jak działa. Cząstki teraz lecą prosto w plane i teraz podczas uderzenia są usuwane ze sceny. Po prostu umierają. Cząstki, które są nieżywe, które umarły, nie są pokazywane przez system, no chyba, że to włączymy. No, ale do tego celu służy inna zakładka, tu gdzie mamy cząstkę, znaczy parametr render. Jeżeli włączymy sobie died, to w tym momencie te cząstki, które umarły, będą również rysowane. No i to powoduje, że możemy stworzyć taką animację, w której będziemy mieli cząstki opadające na plane, a po prostu się do niego przyklejające. Jeżeli włączyłbym tutaj jeszcze grawitację, tak aby wszystko działało po staremu, to można uzyskać całkiem przyjemny efekt związany z takim opadaniem cząstek, zwyczajnie na jakąś kolizyjną płaszczyznę. Proszę zobaczyć, sypią się, no i tak sobie po prostu leżą. Ok? Całkiem sprytna sprawa. Nawiasem mówiąc, ta strefa kolizji, która tutaj jest na tym plane, tym dużym, może być także określona na zakładce Collision. Tam również można zaznaczyć sobie opcję Kill Particles. W tym momencie, jeżeli tutaj nie ma tej opcji włączonej, Die on Hit, to cząstki nie będą umierały podczas uderzenia. Jeżeli będą uderzały w jakieś inne przedmioty, to będą zachowywały swoje spokojne życie. Natomiast trafiając w tego plane'a, ten plane będzie powodował, że one będą niestety kończyć dosyć marnie. No jak widać, nie nastąpiło to tutaj, więc znowuż wyszedłem na, że tak powiem, gościa, który nie wie, co mówi, ale zobaczcie, nie włączyłem tej opcji, w związku z tym teraz ją włączę i zaraz obserwujemy masowe ginięcie cząstek. Jakie to wszystko jest okrutne. Więc wszystko działa tak, jak mówiłem, trzeba to było tylko po prostu włączyć. Dobra, myślę, że ten tutorial tak już jest za długi, trochę poplątałem niektóre rzeczy, mam nadzieję, że rozprostujemy to za jakiś czas. I teraz przypomnę tylko, o co chodziło dzisiaj, o czym mówiliśmy. A więc wspomnieliśmy sobie o zakładce Physics i omówiliśmy wszystkie parametry, które są na tej zakładce dotyczące zwykłej fizyki. Ok. Myślę, że to jest na dzisiaj wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.